Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie. Poczekaj, daj mi jakąś kurwa normalną muzę, nie takie napi***ce na początek, co? Ciekawe. Dobra, poka tego białasa nowego. Pingwiny najlepsze zwierzę jakie istnieje? To ty chyba kurwa nie widziałeś Fenka, nie? Fenek? Fenek to jest taki kurwa koks. Fenek to jest taki mikrolis, tylko że pustynny. I se popyla po pustyni, i se coś tam wcina, i se wpi***a. Fajne one są, no. Albo wiecie jakie zwierzę mnie zawsze zadziwiało? Ta taka jaszczurka, która strzela krwią za oka. Jest taka jaszczurka, która ma taki mechanizm samoobronny, że jeżeli podchodzi do niej jakiś po prostu przeciwnik, to ona się napina w chuj i strzela krwią z oka. I po prostu brudzi cię krwią i ty uciekasz jako ten. No czekaj, jak się nazywała ta jaszczurka? Już cię znajdę. O, pa jakiś s***biel. Patrz, on w ogóle zachowuje się jak pufferfish, się tak napina w chuj. Ale dobra, poka jakąś szczyla tą krwią, to jest po***na akurat, po. Podbiega pies do takiej jaszczurki i ten pies, i ta jaszczurka mówi tak. No ten pies mnie zaraz zaje, nie? To patrz co robi jaszczurka. Pa. Czaisz to k***a? Normalnie wali krwią na parę metrów. Ja, wiecie co? Ja wam powiem tak. Warszawa jest zajebista. Warszawa jest mega wypi***onym miastem. Jak przyjeżdżasz do niej raz na jakiś czas. Warszawa jest mega wypi***ona. Jak przyjeżdżasz do niej raz na jakiś czas. Ale tak na co dzień? Kurwa, nie wiem, czy bym chciał. Ale tak jak se przyjedziesz na przykład na dwa dni i czujesz ten taki kurwa vibe, że wszyscy dookoła ciebie zapi***ają, bo są szczurami w korpo, no to spoko. Pod oknem fani stoją. Ej, takie te osiedla warszawskie mają mega fajny vibe akurat. Jakby inaczej, no dla mnie mają, bo na takim mieszkałem. Nie wiem jak to wygląda na takich powiedzmy niebezpiecznych osiedlach, bo ja mieszkałem na takim, gdzie większość osób była starsza, bo ja mieszkałem obok parku Olszyna, no to tam, no tam generalnie bardzo spokojnie było, zawsze pamiętam. Wiem, że jakby ja to mówię czysto tak stereotypowo, no bo jakby nie mieszkam od dawna, ale wiele razy przez lata mojego życia się przewijały jakieś tam takie opinie na temat przykładowo Pragi Południe, tak, że tam jest kurwa przypał i tak dalej. A jak to wygląda w tej chwili, no nie wiem, to już ktoś, kto z was mieszka, to musiałby się wypowiedzieć. Łoku. Ej, to jest CGI, czy oni serio mają wykupione te banery? Nie, to chyba CGI jak chuj, co? Nie, może gdybym mieszkał w Warszawie, to bym mówił, że mega buja i że mega reluje z tą nutą. Czekaj, bo znowu coś zajebał, podobno muszę to sprawdzić. Kurwa, czemu on próbuje dalej? Czemu on dalej próbuje? Wytłumacz mi to, bo ja tego nie kminię. Jakby ja rozumiem, że za pierwszym razem wyszło, ale no to on już to robi chyba czwarty raz ten sam patent. I poprzednie trzy, przepraszam, poprzednie dwa, no nie poszło już taki viral TikTok, to już chyba nie ma co, chyba już trzeba wrócić na stare śmieci, co? No chyba, to jest To jest o wiele lepsze. Słuchaj, jeżeli chodzi o Cypisa, przynajmniej jestem w stanie legitnie sobie wyobrazić, czy puszczasz to na melanżu, nie? Czy gdzieś tam. Ale chciałeś dwójkę. Ale daj trzy. Oho, poczekaj. Kizer zrzuca 5 złotych. Jezus, jestem kurwa niesamowity, w las nie ojem. Lidlana 4 zlote, bo wziąłem dwa pączki z pistacjami, kurwa swoja droga, sa w chuj dobre, polecam każdemu zawsze orgazm, jakie wpi***am. Dobra, wracajaczam jest pistacjowych, zeskanowałem zwykle i zamiast 6 zloty zapłaciłem 2,30, mow mi pajdaj. Jakaś staruszka też kiedyś to tą automatyczną kasę na cash i teraz chyba dostała 2 lata. Więc nie chwal się tym w internecie, bo jeszcze cię złapią. Tylko że ona tam nabiła jakoś inaczej, to wyszło ponad 800 zł i no i przypał, niestety. Bo jakby minimalna wartość tam kradzieży to jest 800 czy coś takiego teraz według polskiego prawa. Czajcie, że ktoś wam kradnie rzecz za 750 zł i nic mu nie mogą zrobić? Ale dobra, szczerze powiem wam tak, Mr. Beast zrobił jakiś najbardziej popularny collab, który w ogóle, który widział świat. I to tak szczerze, nie wiem czy widzieliście nowy post Mr. Beasta. Patrzcie k***a to, jest tak, jest Lazar Beam, jest k***a Lili Pichu, jest k***a Logan Paul, jest LKBHD k***a, ja nie wiem co to robi Marques Brownlee, jest k***a, są, jest Kaisi nad k***a, Pokimane, są siostry Botes k***a, jest Moist Critical, to jest tak popi***. Wszyscy tu k***a są, wszyscy tu k***a są, brakuje mi tu tylko, tutaj Kuby Klawitera mi tu brakuje. P***ne to jest, ile on tutaj wielkich nazwisk internetowych zebrał. No fajne f***. O zobacz, ten, Amadeus Ferrari się nawet znalazł. Zajebista sprawa. Ryb są w drugim rzędzie? Że tu? No nie, to nie Rybson. Ja to się
martwię o Patece. Że on nie wróci z tego Everestu. No, mam wrażenie... Ej, że... właśnie, wiecie, że podobno DJI wleciało na Mount Everest dronem? Podobno to nie fakę. To działa to, że się... Samobójco, pamiętaj, nie zabijaj się, po cichu idź na Mount Everest. Kurwa, dziwne, że takie rzeczy piszą tylko z AI na profilowym. Kto by się spodziewał? Widzę, w jaki Michał to jest romantyk, to jest... No dobra, to ja opowiem, jaki ze mnie romantyk jest. No już opowiem. No to słuchajcie, może się ktoś z was zainspiruje. No a więc tak, generalnie miałem jechać na dniach do pewnego dużego youtubera do Katowic na materiał Znajdź ukrytego streamera, czy coś tam. No ale generalnie jako już musiałem jechać do Katowic i to jest samochodem 5 godzin, plus wiecie, to są opłaty za paliwo, są to opłaty za hotel i tak dalej, no to jest bardzo dużo. No i stwierdziłem, że generalnie mi się nie chce. I ja już wiedziałem o tym, że nie pojadę w sobotę. Więc stwierdziłem, że zrobię Oliwie niespodziankę i przyjadę do niej. Już w sobotę stwierdziłem, że przyjadę do niej w sobotę jakoś tam z rana. No i stało się coś takiego, że we wtorek wieczorem powiedziałem Oliwie, że muszę się położyć wcześniej. I Oliwia miała takie, aha, czemu mi nie powiedziałeś, mieliśmy posiedzieć na Discordzie. No i ja wtedy jakby miałem z tyłu głowy, że mam niespodziankę dla niej i że jutro o godzinie 10 będę u niej pod chatą. Jakby nie mogłem jej tego powiedzieć. Więc ja tam powiedziałem, że no po prostu tam zmęczony byłem i wygle, no i że tak wyszło, że chciałem się położyć wcześniej, bo chciałem dzień wcześniej zrobić dużą traskę rowerem. A jako już mniej więcej się orientuję, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sleeping schedule Oliwii, zrobiłem tak, że o godzinie 6:30 byłem już na nogach, o godzinie 7:00 wyszedłem z łóżka, o godzinie tam 7:10-20 wlazłem do wanny, umyłem się, przygotowałem się i w ogóle, no i wsiadłem w samochód, tam około godziny 8:10 byłem na stacji benzynowej, ruszyłem i słuchajcie, wjeżdżam do Ostrołęki, jadę przez Ostrołękę przez 5 minut i nagle Oliwia mi pisze, że się obudziła. Ja mówię tak, zajebiście. No to co robię? Podjeżdżam do galerii, bo jeszcze chciałem kupić prezenty dla Oliwii, tak? Wjeżdżam do... Bo jedyne co przywiozłem ze sobą to słuchawki, o które Oliwia mnie ostatnio pytała i o taką kulkę do, wiecie, do taką do wanny, że ją wsadzasz i ona się tam bul i tak dalej. No i wchodzę do tej galerii, wchodzę do Empika, podchodzę do Empika, mówię do pani tak. Proszę pani, czy ma pani jakiekolwiek pet shopy? Ona mówi, że nie ma pet shopów, no bo nie ma i tyle. A mówię, dobra, macie jakieś torby do pakowania prezentów? Ona mówi, tak, tam są w rogu. No i poszedłem, kupiłem torbę do pakowania. Wychodzę z Empika, wchodzę do Smyka, mówię, że siemanko, czy macie pet shopy? Ona mówi, że nie mają pet shopów, ja mówię, mać. No dobra, to tak pochodziłem po tym Empiku takim całkiem szybkim krokiem w poszukiwaniu jakiegoś prezentu, bo jednak chciałem jeszcze coś tam dokupić. No i znalazłem kwiatuszki Lego, dwie różyczki, no to kupiłem dwie różyczki Lego, wyszedłem z galerii, zapakowałem wszystko do tej torby, wpisuję szybko w Google kwiaciarnia Ostrołęka, znalazłem kwiaciarnię dosłownie 3 minuty samochodem ode mnie, szybko wsiadam do kwiaciarni, Oliwia mi mówi, że jest zmęczona, że boli ją głowa i że miała zły sen i bardzo było jej smutno z powodu tego złego snu i że zaraz się położy. Mówię tak, tylko się nie kładź spać, bo się zesram. Wchodzę do kwiaciarni i przede mną jest pani w kolejce, potrzebowała kwiatki na pogrzeb. Potrzebowała kwiatki na pogrzeb. Ja mówię, szybko tak kminie w głowie, mówię, dobra, Oliwia, a napiłaś się? Ja mówię, wstań, pójdź się napić. To miało generalnie dwa cele, żeby Oliwia poszła się napić, żeby poczuła się lepiej. Dwa, żeby wstała na nogi i się delikatnie rozbudziła, bo jestem geniuszem. No i tak, pani odchodzi, bo się nie mogła zdecydować na te kwiatki, na ten pogrzeb. Mówię, dzień dobry, poproszę bukiet kwiatów takich ładnych fioletowych kwiatków potrzebuję. Pani mówi, że takich fioletowych nie ma za dużo. Mówię, dobrze, to my złożymy jakieś tutaj z tych, co pani ma. No i złożyliśmy taki właśnie tutaj przedstawiony bukiecik z trzech tutaj tych trzech różnych kolorków, złożyliśmy ten cały bukiet, pani mi go przygotowała, mówię super, dziękuję pięknie, tam płacę kartą, wychodzę i spod kwiaciarni do domu Oliwii było 6 minut samochodem. I ja mówię tak, słuchaj, to może przejdziesz się na spacer, żebyś się dotleniła. I to chodziło o to, żeby Oliwia się przeszła na spacer. Ja już stary byłem w trakcie, już jechałem autem, nie? Napisałem wiadomość, jadę. Już jadę pod jej blok. I mówię, może pójdziesz na spacer, może się dotlenisz. I to generalnie też miało taki, żeby ją rozbudzić troszeczkę. Plus, żeby ją po prostu złapać na spacerze, jak będzie szła z pieskiem. Ale Oliwia mówi tak, no nie mam humoru na spacer, może potem pójdę. Ja mówię tak, ja już wjeżdżam, znaczy Oliwia to napisała, już wjechałem na jej osiedle, zaparkowałem za blokiem. I mówię tak, to ja mam pomysł, żeby poprawić ci humor. Podchodzę pod jej blok, mówię tak, dzwonię do niej. Wstałaś? Oliwia mówi tak, że no śpię, w sensie, że wstałam, że tak wiesz, leży w łóżku. Ja mówię, słuchaj, to wstań na nogi. Ona mówi tak, ale po co? Ja mówię, wstań, no bo wstań, po prostu mi zaufaj. Oliwia wstała, mówi, podejdź do okna. A ja, człowieku, tak.
z torbą w ręku, z kwiatkami pod oknem, czeko jak romantyk stoję. Oliwia podchodzi mi tak, mówi: o Jezu. Mówi: o Jezu, chodź. No i ja wchodzę, stoję pod drzwiami z kwiatkami. Pierwszy oczywiście mnie wita koduś, przychodzi, skacze mi na nogi. Oliwia stoi ze łzami w oczach, ze wzruszenia i ja mówię tak: cześć. Co mnie narysuje TikToka? Jakiego TikToka? Aha, tego TikToka. Kupku. Suba, to będę widział twoje linki, no aha. Raperki, raperzy, bon SMC, nie wiadomo kto to, dawaj na dychę. Uwaga, 10. Distram Lonely, 6. 9. Sigma, kurwa, Patrycja. 21 Savage, u siebie na nutkach 8, na fitach 4. 8, nie jestem przekonany, słucham tego rapera. Okej, okay. Don't Oliver, 6. 7 nie słuchałam. Okej, okay. Hamza, chuj kto to? Nie słuchałam szósteczka. Chuj kto to? 5. Kojarzę go. Miał jedną nutkę z Jostem. Te Frieden Young czy jakoś tak? Cztery. Jeden. O nikim raz miejsce pierwsze, moja ulubiona raperka. A patrzę. Miejsce trzecie. Kto to? Ja pierwsze. Sexy Red. Dance Game. Pentanel w Poznaniu. Bardzo możliwie widać, czy ukry są nieźle naćpane. Jeden całuje ziemię, a drugi przychodzi zombifikację. Ćpuny do wora, wór do jeziora. Pozdro. Yeah. Lecę w stu, gdy zimna noc. Yeah. Nikotyna mi doprawia fazę. Czarno, w zasadzie białe style się wyróżniam stylem, nie wyszczudaj nos. Zakopana pośród wszystkich i ją ciężko wyjść na zewnątrz, musi pomóc ziom.